To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Najlepsze radio w sieci w samo południe, czyli Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Nadajemy do najdalszych zakątków świata. Już za chwilę z nami na antenie w gościu Radia Sport Polonia będzie nietuzinkowa postać, m.in. indywidualny dwukrotny mistrz świata w speed rowerze, zdobywca również srebrnego i brązowego medalu, mając na koncie 4 medale z imprez światowych, ale i nie tylko, również zawodnik Lwa Częstochowa, no i dyscypliny, która można powiedzieć, że no, nie jest aż tak może mega znana, ale wszystko sprawimy, aby zaczęła być znana i zaczęła być przez naszych nie tylko słuchaczy tutaj w jakiś sposób promowana i udostępniana na naszych portalach społecznościowych i nie tylko. Z nami jest nie kto inny jak Marcin Szymański. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam wszystkich, witam ciebie, bardzo przepraszam za głos, ale jest to okres, wiadomo, infekcji, zdarza się. Chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że speedrower, warto przypomnieć, że speedrower nosi też nazwę angielską Cycle Speedway. Właśnie, angielską nazwę. Jak wygląda sytuacja speedrowera na Wyspach Brytyjskich? Ponieważ mamy tutaj Anglika, który ma najwięcej trofeów na swoim koncie. To jest 5 złotych, to jest 5 medali, 3 złote, 2 srebre bez brązu. Dave Hemsley. Czy jednak ta Anglia jest taką kolebką tej dyscypliny, czy jednak no, można by było wskazać inne państwo? Znaczy, Anglia na pewno dużo wcześniej sformalizowała zasady, dużo wcześniej dochodzili do takich niuansów sprzętowych, dużo łatwiejszy mieli dostęp do części niż w Polsce. Kiedy my zaczynaliśmy jeździć, nie wiedząc kompletnie o uprawianiu tego sportu w innych krajach, no to w Anglii się już bawili w to 30 lat. Czy jest taka szansa, bo przecież skoro za chwilę będzie taniec na rurze dyscypliną olimpijską, to czy speed rower ma kiedyś szansę zaistnieć na olimpiadzie? Zawsze ma szansę. Uważam, że to jest bardzo ciekawy sport. Sprinterski, wszystko się dzieje w jednym miejscu, nawet troszeczkę mniejszym, na mniejszym obszarze niż tenis ziemny. Natomiast czy się stanie dyscypliną olimpijską, tego nie wiem. Jest zdecydowanie bardzo mało działań promocyjnych tego sportu w innych krajach niż Wielka Brytania, Polska i Australia. Przy czym w Australii tylko w jednym mieście na dole kontynentu w Adelaide. Więc ten obszar jest zdecydowanie zaniedbany przez wiele, wiele lat i nie widzę na tą chwilę szansy, aby nasza dyscyplina stała się dyscypliną olimpijską, aczkolwiek zdecydowanie cała charakterystyka tego sportu, rywalizacji, ku temu powinna zmierzać. Czy może jednak trzeba było też również zaangażować tutaj środowisko żużlowe, bo przecież to jest najsilniejsze, jakby nie patrzeć, w pewnym sensie w połączeniu ze speedrowerem, fajną by dawało event, ale także i promocję tej dyscypliny. Czy towarzystwo żużlowe w ogóle interesuje się, bo ja widzę, że no pan między innymi ma tutaj na zdjęciach Janusza Kołodzieja, żużlowca Unileszno, więc widać, że ci żużlowcy chyba interesują się tą dyscypliną. Znaczy, żużlowcy mają swoje zmartwienia, swoje kłopoty, wiedzą o tej dyscyplinie, ale sport żużlowy jest z boku, speedrower jest z boku. Raczej nie widzę tutaj jakichś szans na to, żeby speedrower mógł się wypromować na podwalinach żużla, tym bardziej odwrotnie oczywiście, bo żużel też, powiedzmy sobie szczerze, nie jest dyscypliną światową, jest to mimo wszystko sport lokalny, więc powinniśmy raczej działać w odrębnym kierunku. I cóż, no i trzeba
Trzeba zrozumieć, że to jest oddzielna dyscyplina charakteryzująca się zupełnie innym wysiłkiem, innymi przemianami energetycznymi, które decydują o wysiłku w tym sporcie, aniżeli żużel, inny sprzęt, więc ja bym traktował ten sport jako odrębną dyscyplinę i szedł w kierunku rozwoju, własnym rozwoju tej dyscypliny. Kiedyś rozmawialiśmy z właścicielem, z człowiekiem, prezesem, dokładnie Szarży Wrocław, mówił, że można ruszyć, spodwalić też, można tutaj wstrzesić jak Feniksa z popołów tą dyscyplinę. Taką osobą jest bez wątpienia Anita Włodarczyk, która też była ambasadorem swego czasu, no też kiedyś jeździła przecież na speed rowerze i osiągała super wyniki. Czy właśnie tacy ludzie, tacy sportowcy mogą tą dyscyplinę w jakiś sposób ruszyć? Na temat Adriana Kosura się nie będę wypowiadał, bo jest to człowiek, który mnie zwyczajnie oszukał. Natomiast zdecydowanie tak, no osoby takie znane, które kiedyś dotknęły speedrowera, jak Anita Włodarczyk, mogłyby i to robią. Promują ten speedrower w każdych możliwych momentach wywiadów, kiedy jest Anita o to zapytana, to wspomina, nie wstydzi się tego sportu, nie wstydzi się przyszłości. Nadmienia, że jej przygoda ze sportem zaczęła się właśnie od speedrowera. Sam miałem okazję się ścigać z Anitą, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że osiągnie tak wspaniałe wyniki w swojej dyscyplinie sportu. Natomiast sportowców, którzy uprawiali speedrower, którzy by to mogli promować, jest niewielu. Anita jest takim wyjątkiem. Wspomniany przez pana Adrian Kocur opowiadał również o tym, że no niestety jest zabetonowany związek speedrowera w Polsce. Też tutaj nowe kluby jakoś tak nie mają szansy zaistnieć w tym środowisku. Czy to jest po prostu taki trend już od strony Federacji Światowej, że po prostu te federacje w jakiś sposób po macoszemu traktują tą dyscyplinę? Zabetonowany to jest Adrian Kocur. Natomiast tak, no żyjemy w takim, ten sport ani się nie chce zejść z mapy sportów na świecie, ani się nie rozwija. Można by powiedzieć, w Polsce powstają nowe ośrodki z inicjatywy poszczególnych osób. Nie jest to jakaś, nie są to działania federacji. Federacja przyjmuje tylko te zgłoszenia. To nie są działania, które pomagają ośrodkom się rozwinąć w kraju, już nie mówiąc o tym, jak działa federacja, czy światowa, czy polska w kontekście rozwoju tej dyscypliny, na przykład na państwa europejskie. Jest stagnacja tego sportu, rozwija się na pewno sprzęt, natomiast sama dyscyplina stoi w miejscu. Myśmy nawet o tym myśleli, o takim jakby no premierowym magazynie, aby w trakcie rozgrywek ligowych. Był taki magazyn na antenie naszej rozgłośni poświęcony właśnie rozrywkom ligowym speedrowera, ale także i relacjonowania tych zawodów. Myślę, że wielu by się znalazło, którzy mogliby dla nas relacjonować, bo trudno, żebyśmy my gdzieś to oglądali, ten speedrower, ponieważ on nawet i w telewizji nie istnieje. Tak, ja z punktu widzenia sportowca, no nie są to dla mnie tematy, na których mogę się w jakiś sposób wypowiedzieć, bo działam w obszarze sprzętu, w obszarze treningów. Ale jeżeli pan mówi, że pan nie może za bardzo dotrzeć do relacji zawodów, do jakichś promocyjnych filmików, no to rzeczywiście tak jest. Sport jest mały, sport jest, choć widowiskowy, to jest mało pokazywany w mediach i w telewizji przede wszystkim. Ale właśnie macie ten atut nad innymi dyscyplinami sportowymi, gdzie no niestety no, tego narybku młodego jakby nie widać. Ja rozmawiam też z medalistami olimpijskimi i mówię, no mamy ten deficyt, a w speedrowerze tego deficytu nie ma. Patrząc jak te dzieciaki się garną do tej dyscypliny, to aż normalnie serce tutaj no po prostu aż bije mocniej.
Zdecydowanie. Od kilku lat widzimy taki rozkwit żaków, dzieci, które się ścigają. Sam mój starszy syn, siedmiolatek, bardzo lubi rywalizować. Młodszy się troszeczkę boi, czterolatek, Stasiu. I w każdym ośrodku jest bardzo dużo dzieci, bo naprawdę przyjemnie się patrzy na uśmiechnięte twarze dzieci, które, a czasami zapłakane wręcz, bo na przykład przegrały wyścig i ten obszar zdecydowanie jest od kilku lat dobrze prowadzony. I cóż, dzieci teraz mają tory, mają rowery. Kiedy ja miałem tyle lat, to ścigałem się z moim bratem wokół drzewa, naśladując na przykład Tomiego Knudsena. No tak, wieloletni zawodnik Sparty Beta Wrocław. Właśnie, zapytamy o nasze rozgrywki, o infrastrukturę. Jak to wygląda w porównaniu do innych krajów? No już tutaj pan wspomniał, Australia, Anglia. Więc czy jednak tutaj no, mamy ten jakiś taki, no, jak gdyby no, jesteśmy na plus czy na minus, jeśli chodzi o tę całą otoczkę speedrowera? Zawodnika, który jest w środku i ściga się na torze, czyli ściga się rowerem po nawierzchniach. Zdecydowanie tory angielskie mają tą przewagę, bez względu na to, jak ten tor wygląda, czy ma zarośnięte ławki dla widzów, czy odpadający płot. W Anglii zawsze nawierzchnia jest i zawsze była i jest bardzo przyjemną nawierzchnią do ścigania. Bierze się to stąd, że nawierzchnia jest brana z jakiejś głębokości, prawdopodobnie ze Szkocji, która w sobie ma trochę oleju i taka nawierzchnia jest po prostu przenoszona na tor speedrowerowy i z fantastyczną nawierzchnią do ścigania. W Polsce niestety mamy trochę piasku, a nawet czasami więcej niż trochę. I na takich torach się ściga bardzo źle, ale też nie mamy doświadczenia, nie mamy takiego menu. To też jest takie trochę zaniedbanie, bo można byłoby przez 26 lat stworzyć przecież takie menu poprawnego i idealnej nawierzchni do ścigania. Na pewno, jeśli chodzi o infrastrukturę, zdecydowanie lepiej to wygląda na korzyść angielskich torów i australijskich, dużo ładniej te tory wyglądają. Szczególnie można tutaj wspomnieć tor w Pool, gdzie jak się przechodzi na tor speedrowerowy, no to widzi się po prostu mały stadion. Bardzo zadbany i w otoczeniu zieleni i drzew. Więc tutaj zdecydowanie jest na korzyść Anglików czy Australijczyków. W Polsce trzeba przyznać, że jest kiepsko, bo sami zawodnicy nawet nie mają się gdzie załatwić. Często tak bywa. Sam byłem kiedyś takim świadkiem takiego zdarzenia, że gdzieś udało mi się wejść na jednym z torów Polski do uplikacji na parafii i zostałem tam zamknięty. Musiałem wyskakiwać przez okno. No to można powiedzieć ekstremalna dyscyplina, szczególnie dla zawodników, którzy no, nawet tych fizjologicznych potrzeb nie mogą oddać, więc ja tak widziałem zdjęcia, że to tak fajnie wygląda, że nawet są trybuny w Polsce, mówię, no to fajnie nawet to wygląda, ale no tak, to czyżby był tylko jeden taki klub, czy no troszeczkę się rozwijają te kluby speedrowera w Polsce? Nie, zdecydowanie. Niedawno, z dwa lata temu, powstał wspaniały tor w Żołędowie, to jest koło Bydgoszczy. No jest to moim zdaniem najlepszy tor w Polsce aktualnie, gdzie takie podstawowe potrzeby wyższego rzędu można po prostu załatwić. Sam tor i nawierzchnia infrastruktura wygląda naprawdę dobrze. No ale w innych torach, na innych torach to już tak dobrze nie jest.
chciałbym też zapytać, jak jest pozyskiwanie sponsorów? Czy garną się do tej dyscypliny? A nie, nie za bardzo. Myślę, że sam na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że przez kilkanaście lat próbując złapać jakiegoś sponsora, bywa to po prostu z wielkim trudem. Jeżeli jakiś sponsor się zgodzi, no to sponsoruje na zasadzie odstąpienia części lub narzędzi. I muszę tutaj podziękować, jeśli mogę, na antenie firmie Spider, firmie Merida oraz firmie Mac, którzy mnie od kilku lat sponsorują właśnie w takim zakresie części. Natomiast sport speedrowerowy jest sportem, który no bardzo, bardzo ciężko mu znaleźć sponsora. Sponsorzy nie widzą jakiejś perspektywy wzbogacenia się w danej firmy sponsorując speedrower. Speedrower jest wciąż małym sportem, na tyle małym, że znalezienie sponsora można uznawać za taki wyjątek. A może to jest wina nas, mediów, że po prostu nie promujemy tej dyscypliny? No tak, ale jeżeli na przykład we Wrocławiu w niewielu sklepach wiedzą, co to jest speed rower, no tak, to chyba jednak sama dyscyplina sportu jest zbyt mała, a działania promocyjne, brak tych działań promocyjnych, uważam, że błędy są na wielu płaszczyznach. Na przykład budowane są tory, może tutaj abstrahuję od torów żołędowie, bo jest bardzo ofensywny i fajny. Natomiast dużo obiektów w Polsce buduje tory szybko, żeby ten tor mieć. Bez odwodnienia, bez odpowiedniej nawierzchni i płaski. Zawody na takich torach są tak nudne, że ludzie przychodzący wchodzą tylko na chwilę i przestają oglądać te zawody, bo jest tylko walka przy krawężniku i wszystkie ataki są bardzo czytelne. Więc tutaj sama dyscyplina, samo budowanie torów powoduje, że sama dyscyplina nie ma takiej autopromocji. Za wyjątkiem kilku obiektów w Polsce. Wspomniane Żołądowo czy Zielona Góra. Czy Częstochowa nawet. Czy media się tym interesują? No, lokalnie tak, na pewno. Lokalnie promują daną dyscyplinę albo dany zespół, czy dane ważne, jakieś ważne zawody, czy międzynarodowe, czy rangi polskiej. Ale nie idzie za tym popularność na dłuższą metę. Tak, naszym kolegą redakcyjnym był kiedyś Paweł Wittgen, który pisał też felietony, dużo zajmował się tym speedrowerem, nawet ma fanpage'a. No i tak, no, mamy tu jedną osobę, dziś my w jakiś sposób chcemy ugryźć ten temat, chcemy w jakiś sposób zająć się tą dyscypliną, szczególnie teraz w okresie takim bezpłciowym, jeśli chodzi o żużel, kiedy nie gości na naszej antenie, więc może właśnie my będziemy takim tym prekursorem, czy może damy takiego bakcyla innym, chociażby sponsorom, aby właśnie pokazywać tą dyscyplinę, tym bardziej, że przecież do pól nie mamy daleko, a więc pokazać właśnie tam, gdzie ten speed rower jest naprawdę na wysokim poziomie, a później po prostu pokazywać też Polskę, że nie jesteśmy w niczym gorsi. Proszę bardzo, myślę, że każda chęć promowania naszego sportu zawsze spotka się z wielką aprobatą i zawsze jest to jakiś kroczek do przodu, żeby tą dyscyplinę widziało więcej osób. I o to właśnie chodzi. No, to jest właśnie dziwne, że niektóre dyscypliny sportu, jak BMX, jak downhill, moim zdaniem, czy kolarstwo górskie, rozwinęło się bardzo szybko, a nawet i inne mniejsze dyscypliny. No, speed rower stoi dalej w miejscu, w cieniu takich dyscyplin, a szkoda, bo to jest bardzo ciekawy, bardzo kontaktowy sport, który się przy budowaniu fajnych torów pasywnych mógłby się
bardzo szybko i fajnie sprzedać. Tego Wam życzymy, sukcesów właśnie w promowaniu tej wspaniałej dyscypliny. I na koniec zapytam tak, jak zawsze pytam każdego sportowca, czego można Panu życzyć? No powiem tak troszeczkę standardowo, zdrowia, motywacji do działania i żeby mój projekt, nowy projekt roweru, który aktualnie w moim garażu się odbywa, żeby wypalił. I tego życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że jeszcze nie ostatnią i że kiedyś zawita Pan na naszą antenę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Moim Państwa gościem był dwukrotny mistrz indywidualny świata w speedrowerze, zdobywca srebrnego medalu, ale także i brązowego, zdobywca czterech medali w tej jakże wspaniałej konkurencji, która no niestety, jak żeśmy słyszeli, no jest traktowana po macoszemu, ale i nie tylko przez media niekiedy, ale także i przez właśnie związki sportowe. No my z tymi związkami to różnie mamy. Nasza rozgłośnia nie zawsze ma po drodze. Mamy przykłady z Polskim Związkiem Motorowym i z wieloma innymi związkami, które niestety nie spełniają swoich zadań, swoich obowiązków. Mamy nadzieję, że speed rower naprawdę zacznie być popularną dyscypliną, a co najważniejsze, dyscypliną pozyskującą naprawdę wspaniałych ludzi do tego sportu. Patrząc na to, jak jest zapotrzebowanie na tą dyscyplinę, pokazują dzieciaki, które uczestniczą w różnego rodzaju turniejach i tych dzieciaków naprawdę jest dużo. Nie jest to droga dyscyplina, w przeciwieństwie do żużla, gdzie tu no, naprawdę trzeba mieć dobrze wypchany portfel. Tutaj wystarczy dobry rower, chęci, no i znalezienie w swojej okolicy właśnie drużyny speedrowerowej, czy też toru speedrowera. My na pewno zagościmy do pól, bo przecież można powiedzieć z Londynu to jest rzut beretem, a może i wybierzemy się tam na rowerach. I żeby nie tylko zobaczyć stadion żużlowy Pól Piratów, ale także zobaczyć ten jeden z najnowocześniejszych torów speedrowera na Wyspach Brytyjskich. Może i znajdziemy tam również i polskie korzenia. Dlatego promujmy tą dyscyplinę w przyszłości. Miejmy nadzieję, że również pojawią się u nas magazyny speedrowera na naszej antenie i że będziemy mogli gościć wspaniałe postaci, jak chociażby Marcina Szymańskiego, wielokrotnego medalistę mistrzostw świata i nie tylko, również i krajowego podwórka dominatora tutaj, jeśli chodzi o tą dyscyplinę speedrowera, która, jak już wspomnieliśmy, tutaj też wspomniał nasz gość, jest w trzech krajach, w Australii, w Anglii i w Polsce. Miejmy nadzieję, że na więcej krajów się rozleje wieść i to dzięki nie tylko naszej rozgłośni, ale także i innym mediom. To tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia ponownie w samo południe, czyli w audycji Gość Radia Sport Polonia. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.